20 57 53. Czekamy na Państwa telefony. Otrzymaliśmy kilka listów. Jacek Koskowski. Tak, więc jednym z pytań było, czy uważa Pan, że powinniśmy zamykać granice przed napływem zachodniego kapitału i wschodniej emigracji? No może to pytanie jest o tyle aktualne, że teraz epidemie i problemy z chorobami, które przenikają, powoli zaczynają przenikać do naszego kraju. Jakie jest Pana stanowisko w tej sprawie? Moje stanowisko jest przede wszystkim takie, że to jest jakieś nieporozumienie nagle powstało. Bo zachodni kapitał. Ja myślę, że tutaj, że przede wszystkim tu jest jedna rzecz. To nie jest kwestia napływu zachodniego kapitału, tylko to jest kwestia obrony interesów Polski. Ale to o prostej rzeczy, że po prostu piekielnie to jest kapitału, ten kapitał skądś musi się po prostu wziąć. Natomiast on powinien napływać na takich warunkach, ażeby te warunki budowały państwo polskie i nasz dobrobyt. No taka jest najprostsza zasada. Natomiast to nie zawsze. Mam dalsze pytania, były jeszcze jakieś listy. Tak, było pytanie telefoniczne niedawno. Pan chciał, żebym je przekazał panu. Jaki jest pański stosunek do religii katolickiej, do kościoła? Proszę pana, no on ulegał różnym... Związane do tego, o czym przedtem panowie mówili, a że pytałeś się pana o karierę naukową. Tutaj jest pytanie, które może wybiega bardziej w przód, dlatego że pan stwierdził, że komuna jak gdyby przyczyniła się do załamania się pańskiej ewentualnej kariery naukowej. Natomiast pytanie dotyczy naszej obecnej sytuacji może i nauki w naszym systemie nowym. Czy zajął się pan polityką dlatego, że rola pracownika naukowego nie ma sensu w wywalczonym przez pana ustroju? Pana, nie, no polityką to się przede wszystkim zajęłem wcześniej, bo po prostu takiej sytuacji nie postawiono, więc pytanie jest po prostu ma charakter, ktoś nie słuchał tego, co mówiłem. Nie, to jest listowka, także warunki uprawiania nauki. Warunki uprawiania nauki w tej chwili rzeczywiście w Polsce są dosyć trudne, że to się tak to się odbywa. Oczywiście na... Nie wiem, czy to pan zapewniał, ale wydaje mi się, że tak, że pan podjął kiedyś problem zaliczenia rencistą okresu pobierania renty do wieku emerytalnego jako okresu socjalnych. Natomiast sądzę, że to należałoby chyba tak rozwiązać. Po prostu tyle mogę powiedzieć i w ramach związku będziemy starali się do tego doprowadzić. Dziękujemy. Wypłynęła kwestia Senatu. Trzeba dotknąć tej sprawy. W każdym razie przez dwie kadencje był pan senatorem. Czy taka instytucja jak Senat, wywalczona, jak pamiętamy, przy okrągłym stole, ma sens pańskim zdaniem, czy może powinna się przekształcić na przykład w Izbę Samorządową? Ależ nie, ona ma bezsprzecznie sens w tym kształcie, który ma. I to ten sens w moim przekonaniu w tej chwili to odczuwam bardzo wyraźnie. No przede wszystkim z jednego powodu. W wyborach większościowych, a wobec tego społeczeństwo wybiera tych ludzi, których chce. A nie odbywa się to w ten sposób, że społeczeństwo głosuje na jakieś lepsze lub gorsze programy, bardziej pasujące lub mniej pasujące temu, co się w przyszłości będzie realizowało, a kierownictwa partii wyznali, to i tak z listy krajowej mogą wejść. Czy parlament dwustronny nie jest jednak mniej sprawny? Proszę pana, wie pan, demokracja jest w ogóle niesprawna, najprostsze jest po prostu postawić jednego dyktatora, tylko że wtedy to się okazuje, że dopiero wtedy to nie. Wybierania. A wobec tego ci senatorowie są odpowiedzialni być, w związku z tym są znacznie mniej zależni od wszelkich układów. Żeby skończyć ten wątek, co pan myśli o idei Izby Samorządowej? Dobra. Nie, źle myślę, proszę pana, źle myślę. Dziękuję. I druga sprawa, że Senat jest instancją, która nie jest w ogóle związana ze sporami o władzę wykonawczą i w związku z tym nad ustawami może trwać po prostu merytoryczna dyskusja, której często w Sejmie nie ma, ponieważ zastępuje ministra. Dziękuję. Kolejne pytanie. Te mechanizmy w Senacie nie działają. Dobry wieczór, panie senatorze. Dobry wieczór. Przemysław Mikrowski z tej strony. Panie senatorze, na początku chciałbym wyrazić głębokie wyrazy szacunku i podziękowania dla pana postawy w dzisiejszych czasach, jak sam pan powiedział. Na senatora następujące, otóż prezydent Jelcyn, jak wszyscy wiemy, przywiózł dokumenty. Chciałbym spytać, nie wiem, czy pan to na ile one i czy w ogóle zmieni... ...tych dokumentów. Natomiast ja muszę panu powiedzieć, że moja... Po prostu dla mnie to nie było odkrycie. Moja, że tak powiem, polityczna intuicja mówiła mi dokładnie to samo zawsze już w 1982 roku. To znaczy po prostu ja uważałem za całkowicie nierealne w istniejącej rzeczywistości politycznej przesunięcie, no, miliona do dwóch milionów
wojsk radzieckich o 500 kilometrów na zachód. To naruszało całkowicie układ równowagi w Europie i zarówno Europa, jak i Stany Zjednoczone musiałyby w tym czasie dosyć ostro protestować, a koniec końców Związek Radziecki już był w tej sytuacji ekonomicznej, w której był. To już się wtedy wszystko waliło i podejmowanie takich kroków ze strony Związku Radzieckiego, które ja zresztą dosyć dobrze znam, bo się problematyką radziecką zajmowałem, no w moim przekonaniu było po prostu nierealne. Że to bardziej chodziło przy wprowadzaniu stanu wojennego, bardziej chodziło o obronę interesów naszej nomenklatury, która była wyrzucana z zakładów pracy i o opanowanie tego wszystkiego niż o problemy. Żeby pociągnąć wątek makropolityczny, jak dużo pańskim zdaniem mamy jeszcze jako naród spokoju, to znaczy możliwości decydowania bez interwencji jakichkolwiek sąsiadów ze wschodu, zachodu, południa? To trudne pytanie. Ja zawsze szacuję na jakieś 5 do 10 lat. Dziękuję. Konkretna odpowiedź. Kolejne. Proszę bardzo. Dobry wieczór panu. Pan przed chwilą się przedstawił, że pan jest katolikiem. Ja również jestem katolikiem. Ja mam tego rodzaju wątpliwości, bo mi się wydaje, że Kościół nie popadł w stracji, obawiając się, że w swoich szeregach odnajdzie wiele osób, no, w pewnym sensie wątpliwych. I moje pytanie dotyczy tego, czy to był błąd, czy nie, ze strony oczywiście Kościoła. Proszę pana, ja przede wszystkim uważam, że jeżeli chodzi o lustrację, to są w moim przekonaniu ona ma właśnie dwa zasadnicze problemy. Jeden problem to jest problem, powiedzmy, natury i w jakiś sposób moralny. To jest po prostu problem odpowiedzialności polityka, i to polityka, za swoje życie, bo ja uważam, że polityk odpowiada za swoje życie. To jest pierwsza sprawa. Stąd ta potrzeba rozliczenia tych osób, które zajmują stanowiska publiczne, dla mnie jest dosyć oczywista. Druga sprawa to jest kwestia bezpieczeństwa państwa. Ja nie sądzę, żeby te dwie kwestie akurat dotyczyły bezpośrednio Kościoła. Czas nas powoli się kończy. Ostatnie pytanie od telewizora. Proszę bardzo. Halo? Halo, dobry wieczór. Dziecko Smulski. Panie senatorze, pan się prześlizna nad jednym pytaniem do tej pory. Tak, słucham, chętnie odpowiem. Padło takie pytanie, z czego pan teraz żyje. Ja chciałbym je uzupełnić o jeszcze jedno, znaczy poszerzyć o jeszcze jedno pytanie. Ile w ubiegłym roku podatku pan zapłacił? Proszę pana, ja właściwie muszę panu powiedzieć, że ja nie wiem, ile podatków zapłaciłem, bo ja zawsze pracowałem w instytucjach, które mnie rozliczały z podatku i ten. Ja po prostu od 89 roku byłem senatorem i korzystałem z ryczałtu senackiego. Także ryczałt senacki i dieta to były moje dochody, od czego jest po prostu odprowadzany podatek już automatycznie przez Kancelarię Senatu. No i tym pytaniem chyba musimy zakończyć. Czas się skończył. Dziękujemy panu Romaszewskiemu. Nie używamy w tej chwili tytułów. Dziękuję ci, Jacku. Dziękuję państwu za telefony. Naszym najbliższym gościem za tydzień pan profesor Andrzej Stelmachowski. Zapraszam do pisania listów, zapraszam do telefonów w piątek w A, teraz konkretnie.